Misiaczki. Cześć kochani, nagrywa się to? Chyba się nagrywa, dobra. Kochani, lecimy z weekendówką, bardzo szybciutką, sprinciarską, po jednym szybkim przekazie dla każdego smoka, dla każdego znaku, znaczy się. I pamiętajcie, ponieważ jest po jednym przekazie, to może nie rezonować, bo nie robimy 10 przekazów tam różnych pod różnym kątem. Więc wtedy lecimy na ascendent, księżyc i na wedyjskie znaki. Obczajkę róbcie. Pamiętajcie, że jeżeli pytacie o pracę lub o jakieś tam życie takie bardziej, jak się nazywa, materialne, to możecie sprawdzać ascendent. Jeżeli pytacie o emocje, uczucia, to możecie sprawdzać księżyc i nawet Wenus. Pamiętajcie, że to tak też zależy, co tam pod różnymi znakami może być dla Was różny przekaz, na różne sfery życia. To jest ważne, no bo to wtedy można więcej przekazów dostać. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Misiaczki. Jakie to są daty? Dzisiaj jest 18, 19, 20, 21, umownie, nie przejmujemy się oczywiście, jeżeli się zaczęło wcześniej, albo jeżeli przyjdzie troszeczkę później, bo to są umowne daty. Zaczynamy już od koziorożca, no, także szczelczyk musi być cierpliwy dzisiaj, bo troszeczkę sobie poczeka. I co jeszcze? Chyba tyle. Chyba nic więcej z ciekawych rzeczy się nie dzieje. No, nie mogę dzisiaj live'a zrobić. Bo u mojego dziecka w szkole są online jakieś coś tam, jakieś webinary czy coś takiego i muszę to obczaić, bo to jest dla rodziców i dla dzieci. No, także to będzie, także no to chyba wyjdzie czasowo troszeczkę na to, kiedy bym robiła live'a. Dobra, miszki. Teraz tak myślę, że właściwie przecież mogłam live'a zrobić o 21. Dobra, już nieważne. Okej, okay, jest nagrane, to jest nagrane. Czy będzie jutro Świat Szczęśliwych? Nie wiem, bo muszę jedną ważną rzecz załatwić i nie wiem, czy zobaczymy. Po prostu. Ja Wam dam znać. W piątek napiszę gdzieś tam, dam znać. Jak będzie zapowiedź live'a, to będzie zapowiedź live'a Świata Szczęśliwych. Dobra? No spokojnie. No. Tyle. Nic więcej z ciekawych rzeczy się nie dzieje. Pamiętajcie, zróbcie obczajkę różnych znaków, bo tutaj będzie bardzo ogólnie na każdym znaku. Bardzo, bardzo ogólnie. Co wyprawia koziorożec w ten weekend? Patrzcie, jaką mam fajną lampę. A w dobrą stronę pokazałam. Aha, bo to już nie odwraca obrazu. Zawsze musiałam odwrotnie pokazywać. A teraz po tej stronie mam lampę i rzeczywiście pokazuję i rzeczywiście jest patrzcie. Lampa solna. Bardzo fajna. Coś tam oczyszcza, czy jonizuje, czy coś tam robi, jakieś myczki. Także. A tu mam świeczusię. A tu mam herbatkę. Pię. Pię. I chowamy, widzicie? No, żeby nie była taka na widoku. Misiaczki, dobra. Sorry za tą prywatę, totalnie niepotrzebna. No ale. A gdzie czasówka? No właśnie, nie mam znaków na razie, bo ja to nagrywam na innym programie. Dobra, nieważne. Nie mogę dodać znaków. Fizycznie nie jest to możliwe, bo nie obrobi filmu, który jest nagrywany w 4K w tym moim programie do obrabiania, żeby dodać znaki w godzinę czy w dwie. To jest niemożliwe, dlatego że to jest za duża... No dobra, nie, o Jezu, nieważne, miśki, no nie interesuje Was, wiem. Nie jest to fizycznie możliwe, ale... Za to, jak już będę mieć czasówkę, jak już Ania zrobi czasówkę, to wrzucimy, ale to dopiero po premierze, dopiero jak się skończy premiera, wcześniej to nie jest możliwe, żeby to dodać, to zrobimy te chapters takie, że wchodzicie na film i będziecie, no wiecie co, no ostatnio zrobiłam chapters, no, po 5 latach w końcu. No. Nie, że nie umiałam wcześniej, tylko tak troszkę miałam to w odwłoku. A teraz już nie mam i postanowiłam, no dobra, no to już, to róbmy chaptersy. Chaptersem. No, tyle. Także będzie wszystko po premierze. A na premierze, jeżeli jesteście na żywo, na premierze w sensie, to przyjdźcie na czat i na czacie cały czas przecież znaki są pisane. Ania pisze cały czas znaki. Na żywo. Na czacie. No. Tylko trzeba tam kliknąć.
No sorry, koziorożcu, że czekałeś, ale już lecimy. Zakończenie cierpienia i wycofanie się z niekorzystnej sytuacji. Nie cierpię, nie pozwolę się ranić. Jest to dokładnie, to będzie bardzo specyficzne. Dlatego wiem, że to będzie dla na przykład 3 osób i tyle, nie więcej. Jest to dokładnie sytuacja kobiety, która była kochanką, raczej kochanką niż żoną. Raczej. Albo facet, który był kochankiem. No nieważne, ktoś, kto był kochankiem i pokazuje, nie, no ja się nie dam więcej ranić, ja nie będę więcej w tym uczestniczyć, wycofuję się. Gdyby to miała być energia żony lub partnerki stałej, to ona się wkurza i mówi, nie, dziękuję, nie pozwolę się więcej ranić. Jeżeli nie chodzi o sytuację związkową, no bo to powiedziałam na temat związków, tak? Jeżeli nie chodzi o sytuację związkową, czy jakieś tam relacje, romanse, czy jakieś różne inne dziwadła, kochani, jest gdzieś jakaś kobieta, która mogła mieć problem właśnie może ze zdrowiem, być może, ale być może z na przykład z figurą, tam nie, że nie akceptowała siebie, czy coś takiego, że chciała schudnąć. Nie musi być, czemu ja tak o kobietach ciągle? Człowiek, nie kobieta. To znaczy, kobieta to też człowiek, ale nie o to mi chodziło. W sensie, że człowiek mógł nie akceptować siebie. Albo chorować, albo nie akceptować swojego ciała. I mówi, dosyć tego. Nie podobam się sobie, dość tego. Zacznę coś robić. Tak jakby ktoś miał olśnienie i mówi, cholera, nie podobam się sobie, ale ja nic nie robię, żeby się podobać. To muszę zacząć. Ale głównie powiedziałabym, że te karty mówią o tym, że ktoś się, uwaga, wycofuje ze złej sytuacji. Jakiejkolwiek. Jeżeli ktoś pójdzie na imprezę w ten weekend i będzie jakaś nieprzyjemna sytuacja pomiędzy ludźmi na tej imprezie, albo komuś się coś nie będzie podobało, albo ktoś pójdzie na randkę i się chłop dobiera, albo dobra, jak się baba dobiera, to chłop się nie broni. No, no przecież, chłopaki, no weźcie, przestańcie. Ale ktoś się do kogoś dobiera. W każdym razie, jaka by nie była sytuacja, która jest niezbyt dla kogoś korzystna i ktoś mówi, nie, dziękuję, wycofuje się ktoś z tej sytuacji. Czy to jest sytuacja sytuacyjna, w sensie taka, no, że ktoś pójdzie w sobotę wieczorem gdzieś i się wycofa? Czy to jest sytuacja długotrwała, że trwa już latami? No tego nie wiem, ale jest pokazane, że jest wycofanie. Wycofanie ze złej sytuacji. Łącznie z czymś takim, że muszę coś zrobić ze sobą, ze swoim życiem. Nie mogę już dłużej cierpieć albo nie mogę już dłużej tak żyć. Kochani, jeżeli chodzi o romanse, seksiki, zwłaszcza z nowo poznanymi osobami, lub jeżeli chodzi o złość i kłótnie, karta rada mówi, żeby tego nie robić. Oczywiście, że jeżeli jest dobry związek i nie macie żadnych problemów, to nie jest dla Was. Róbcie, oczywiście, że róbcie. Ale jeżeli to miałoby być w złości, albo pod przymusem, albo za szybko, impulsywnie, albo z lovelasem, z lovelaską, jest pokazane, to nie jest dla Ciebie korzystne. A jeżeli kogoś by zbierało na kłótnie lub awantury w ten weekend, lepiej się wycofać niż wdziabdziać w jakąś kłótnię lub awanturę. Lepiej się wycofać. No co wam powiem? No co wam powiem, misiaczki? Wo-ho-ho. Dyniku, czyli nie przestanę tak mówić. Musicie przecierpieć. No, miśki, no jezusicko. No. Wodniczu, hu. Przecudowne. Nie sądzę, żebyście mieli mieć sprawy urzędowe w ten weekend. Co to w ogóle ma być? Powrót problematycznej sprawy urzędowej. Powrót. Albo powrót kłamcy. Oszusta. Krętacza. Tak. Albo jakichś negatywnych myśli, albo jakichś głupich decyzji. Powrót! Nie wiem dlaczego. To jest na przykład
taka sytuacja, w której jakiś facet był kuszony, nie wiem przez kogo, Jezusicku, i podjął decyzję, nie będę w ogóle, tu będę rozsądny, nie dam się skusić. Nie wiem, no to może się nie chciał dać skusić. I nagle wraca mu coś i traci rozum. Traci rozum. A jeżeli facet nie traci rozumu, to przychodzi do kobitki i jej mydli oczy. Mydełkiem. Robi to. Nie wiem, czy mówi prawdę, wątpię. Powrót bez decyzji, powrót ze złą decyzją, zła decyzja, powrót... albo powrót osoby niezdecydowanej. Albo powrót do decyzji. Czyli podjęłam już decyzję, a teraz... A właściwie może ją zmienię. I z powrotem do punktu wyjścia. Bo ktoś nie jest pewien jakiejś decyzji, którą być może kiedyś podjął. Uważajcie. Nie martwić się. Nie, dobra, nic się tu nie dzieje. Nie, dobra, spokojnie. Jeżeli nawet ktoś by wam chciał mydlić oczy, wracać, kłamać, oszukiwać i być niezdecydowany, wy pokazujecie, że się nie martwicie. Jeżeli wy nagle mielibyście powrót jakiejś cofki, dobra, cofkę po prostu, w postaci człowieka, w postaci jakiegoś uczucia, jakiejś emocji, jakiegoś zachwytu czy czegoś takiego, coś, co może być nierozsądne dla wodnika, może być nierozsądne. I wodnik wie, że to może być nierozsądne. To wodnik pokazuje, że się tym nie przejmuje. Albo się dlatego nie przejmuje, bo nie jest to aż tak wielka sprawa i nawet jakby wlazł i zrobił coś głupiego, to nic się nie stanie. Albo się nie przejmuje, bo się nie da skusić i zmanipulować. No albo, albo. Po prostu wodnik pokazuje, że co ja się będę przejmować, w ogóle się nie przejmuję. Ale jest jeszcze jedna rzecz. I tu bym się zastanowiła, bo jeżeli do kogoś wraca jakaś osoba lub sytuacja, na którą ktoś czekał, żeby ktoś zmienił decyzję, żeby wrócił, żeby się odezwał, to, że ten człowiek wraca i się odzywa, może dla kogoś być takim, och, to już się nie muszę martwić, dobra, już znowu mamy kontakt, jesteśmy razem. A ja nie wiem, czy coś z tego będzie, ale zróbmy radę. No tak, zobaczymy, czy robić seksiki z człowiekiem, czy nie robić. No Jezu, dobra, to nie musi być oczywiście takie coś. To może być jakakolwiek osoba. To może być ktoś z rodziny. To nawet mogłaby być, i to już powiem z innej beczki, sytuacja zdrowotna. Na przykład jakaś dolegliwość wraca. Ale się wodnik nie przejmuje, więc to jest najważniejsze, że się nie przejmuje. Może się dlatego nie przejmuje, bo nie jest to nic aż tak poważne. No to ja bym uważała. Te karty wypadły odwrócone. Wypadły, co prawda. Ale one nie mówią, żeby zaczynać lub wracać do tej osoby lub sytuacji. Może się to skończyć źle i może być porażka, to jest raz. A jeżeli chodzi o zdrowie, kochani, tu jest ktoś nie za opiekowany. Jak tak dalej będziecie żyć i będziecie nie dbać, w sensie nie będziecie dbać o ciało, o zdrowie lub o taką nawet, może nie, że strawę duchową, bo to tak, strawa duchowa, ale o emocje, o jakieś takie własne ja, takie, chodzi o taką pielęgnację siebie samego. Jak dalej tak będziecie robić, to będzie jedna wielka dupa. Jezu. To znaczy, jeszcze raz, nie powiedziałam tego. Jak tak dalej będziecie robić, to kochani, na dobre wam to nie wyjdzie. No i tyle. Jezu, mogłam tak od razu powiedzieć, nie? No. Nie musiałam z jakimś turetem tu wyjechać. Kurde, dobra. W każdym razie, zaopiekować się sobą, to tak, ale wracać do przeszłości lub rozpoczynać nawet jakąś sytuację taką emocjonalną w ten weekend, kiedy na przykład nie jesteśmy pewni. Oj, nie wiem. Nie wiem. No nie mam pokazane, że to jest ten weekend korzystny. No co mam powiem? Dobra, myszki, lećmy. Rybulko przecudowna, co wy pra? Ha, 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 ha. No, wiecie co?
Ryby mają pokaz... Dobra, a jaka jest rada? Poczekajcie, sekundę. Już wam powiem, tylko co zobaczę, jaka jest rada. Miśki, słuchajcie, przychodzi do was sytuacja nowa. Kurde. Ale ja mam w głowie dziecko, a to przecież jest za bardzo specyficzne. Powiem o dziecku, a potem już powiem ogólnie. Także ci wszyscy, którzy nie mają żadnego dziecka, nie słuchać. To nie będzie do was, ale zaraz powiem drugie. Nowe dziecko, nowa dzidzia, albo ciąża, albo nowe dziecko w sensie w drodze lub nowonarodzone jakoś już teraz na dniach, albo już było. Jeżeli ktokolwiek ma tego typu sytuację, że jest dzidzia. Słuchajcie, tak jakby się ktoś za bardzo martwił i za bardzo chuchał, dmuchał i uważał, a dziecku trzeba pozwolić sobie żyć na spokojnie. Nie wiem, do kogo to było. Przestać tak strasznie, tak aż przesadzać. To znaczy opiekować się, kochać, przewijać, robić tam, nie wiem, wszystko tam koło tego dziecka, tak? Ale nie wprowadzać jakiejś paniki z takich jakichś rzeczy, które zwłaszcza jeżeli na przykład lekarz wam powiedział, że to jest normalne albo że tym się nie przejmować, jest pokazane, żeby nie wprowadzać jakiejś paniki do waszego życia i do życia dziecka. Pozwolić sobie dziecku, żeby sobie tam gdzieś tam się rozwijało, rosło i żeby było zadowolone i tyle. Ale uważać z taką nadmierną kontrolą. Być może to chodzi o dziecko trochę starsze, to nie musi być noworodek, może to dziecko ma ze 3 lata, ze 4. Pilnować tak, opiekować się tak. Ale to jest pokazane nadmierne martwienie się, a martwienie się nigdy nie jest dobre. Może też chodzić o zwierzątko. Nadmierne martwienie, co nie znaczy, że jeżeli by się coś wydarzyło i mielibyście niepokój, to żeby nie iść do lekarza, no to ja nie o tym mówię. Nie mówię, że się coś wydarzy, rany boskie. Mi się wydaje, że to jest takie bardziej taka panika, bo nie wiem, jak się zachowywać, a co, jak się coś stanie i takie chuchanie, takie nadmierne raczej. Ale ja tak specjalnie to dodałam, żeby nie było, żeby ktoś tego nie zrozumiał tak, że Ewa powiedziała, że jak, nie wiem, dziecko ma gorączkę, to żeby nie iść do lekarza, bo to jest nadmiar kontroli. No to nie, no to bądźmy rozsądni. Mi chodzi o takie zwykłe, codzienne jakieś rzeczy, żeby dziecku po prostu pozwolić sobie rosnąć w radości i tyle. Tyle, dobra, nic więcej nie mówię. Nowy początek, nowe życie, nowy rozdział. Rybki patrzą na ten nowy rozdział. Och, nie wiem, martwię się, a co dalej? A co będzie? A nie wiem, co będzie. A to jest jedna wielka niewiadoma. A co jeśli? No i oczywiście uprawiamy co? Nie. Nie seksiki, nie. Czarnowictwo. Tak. Czarnowictwo. No to już raczej bym uprawiała na waszym miejscu rzeczy. W sensie robiła. Słuchajcie, może być tak, że jakaś osoba wam coś proponuje i ta osoba to jest takie mniejsze zło albo coś wygodnego. Ale nawet podjąwszy, takie trudne słowo powiedziałam. Jest. Miśki, ja błaznuję, a wy może mnie nie znacie dobrze, bo jesteście pierwszy raz na kanale. To są tylko żarty. Podjąwszy decyzję, żeby robić coś z kimś, w sensie, dobra, pogódźmy się, albo dobra, zwiążmy się razem. No, może nie w sensie... Dobra, okej, Jezu. Muszę wyjąć głowę z rynsztoka. Chodzi mi o to, żeby na przykład wejść w relację, ktoś podjął decyzję, to może być, po podjęciu tej decyzji może być dalej jakieś zmartwienie, a co jeśli, a może to jest zła decyzja, a może trzeba było coś tam, nie wiem, inaczej wymyślić, może trzeba było tego nie robić, tak jakby ktoś miał wątpliwości. Albo, i to jest ważne, ktoś będzie miał taką percepcję sytuacji, dobra, okej, zaczęłam nowe życie lub zaczynam nowe życie, ale ile mnie to kosztowało? I błąd, który jest robiony wtedy tu, przez te rybeczki, jest taki, że zamiast skoncentrować się na tym nowym życiu, na tej nowej drodze, nowym rozdziale, jakimkolwiek to może być zawodowe, nieważne, na tym nowym życiu, na tej nowej drodze, zamiast się skoncentrować, cieszyć się i iść z radością dziecka, to rybki siedzą
i zastanawiałam się, czy trzeba było to w ogóle robić, bo ileż ja musiałam poświęcić, czy musiałem poświęcić, żeby to mieć, żeby to było. I teraz się martwię, bo tyle musiałam poświęcić. Zmienić myślenie, z radością, z pasją wchodzić w nowe. Rybeczko, do grzyba. Proszę przestać. No dobra. To były rybeńki, teraz ba. Ba, ha, ha. Ranku. Miśki, wy chciejcie być w tej energii, która wyszła. Niektórzy mają wodnika gdzieś przy sobie albo coś robią z wodnikiem. Ale nie musi być, wiemy. Wow. To jest super, super energia. Chciejcie mieć tą energię w ten weekend, miśki. Po pierwsze, jeżeli jest jakiś plan. Coś pukało? Która jest godzina? A nie, zostawił. Sorry, miśki. Nie, nie, słyszę, że wyjeżdża. Zostawił paczkę i pojechał. Dobra, dobra, dobra. Nie, bo myślałam, że musiała wstawać i otwierać. Sorry, misiaczki. Jeszcze raz. Jeżeli jest jakiś plan na ten weekend, to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jest pokazane spełnienie marzeń, jest pokazana radość. Możliwe, że plany z wodnikiem, ale mówię, nie musi być, bo ja tylko mówię, że jest taka osoba tutaj, ale to nie musicie znać. Ale spełnienie marzeń zgodnie z planem, radość, prezenty, niespodzianki, albo ktoś dopiero w ten weekend będzie coś planował. Coś, co skończy się bardzo dobrze, co będzie spełnieniem marzeń. Nie wiem, co planujecie lub co zaplanowaliście, jest pokazany plan, jest pokazana idea, jest pokazana prawda, jasność sytuacji, jest pokazane, że ktoś się wyłania lub coś się wyłania, pomysł być może u kogoś się wyłania. Jeżeli nie macie planów, tylko siedzicie na kanapie i sobie myślicie, jakie plany, co na pieprze, no to może się coś wyłoni, w głowie się pojawi. I albo się osoba pojawi, nagle przyjdzie tu, prawda, na jakimś koniu z mieczem w ogóle tutaj i powie prawdę i to będzie spełnienie marzeń. Ale dobra, tak sobie trochę żartuję. Bardzo, bardzo dobre karty. Mało tego, jeżeli się ktoś kłócił, pogodzi się. Jeżeli ktoś czekał na przeprosiny, będą przeprosiny i wybaczenie. Jeżeli ktoś chciał poznać nową osobę i się spodobać, spodoba się, pozna i tak dalej. Jeżeli ktoś miał jakiś konflikt albo walkę wewnętrzną, wyjdzie z konfliktu, z walki wewnętrznej. Jeżeli ktoś myślał, że ma pod górę i ciężko, wyjdzie z ciężkości. Nie wiem, może ktoś na przykład się zważy, a od, nie wiem, 1 stycznia się odchudzał i nagle będzie 5 kilo w dół. Dosłownie. Dosłownie. Nawet jakby był 1 kilogram. Dobra, nieważne, Jezu, o czym ja gadam? Miśki! Jakie? A wiecie, jaka jest rada? Zważ się. Dobra, jeżeli się ktoś odchudzał od jakiegoś czasu, kochani, odchudzać to jest takie brzydkie słowo, dbał o zdrowie i o urodę. Tak to nazwijmy, bo najważniejsze jest zdrowie, a to wszystko inne to jest jakby skutek uboczny, w sensie taki bonusik, nie skutek uboczny. Słuchajcie, bez walki, bez cierpienia, bez żadnego problemu, bez żadnego takiego, w sensie z lekkością się coś tu dzieje. Nawet nie musicie się za bardzo starać. Miśki. Rada. Rozważnie rozdzielaj swój czas pomiędzy ludzi, jeżeli byłyby różne zaproszenia lub różne pomysły. Zaprowadź balans w swoim życiu, podejmij jakąś decyzję, jeżeli ktoś podejmuje, dobrą podejmiecie, więc spokojnie. Coś a propos rozważności, wagi,
albo coś a propos właśnie podejmowania decyzji, ale również, i to jest ważne, określania jakichś priorytetów. Niektórzy wymyślą coś, co będzie bardzo dobrym pomysłem i jest pokazane w takim razie czas na zmianę. Być może to ostatnie było do nikogo, ale jeżeli było do kogoś, lecimy. Rewelacyjne karty, naprawdę. No miszki, no. No weźcie, przestańcie. Dobra. Bardzo mi się to podobie. To też był żart, jakby to też był pierwszy raz na moim czytaniu. Jeju. O, ranneście. A tak to jest, miszki, tak to jest. Dobra. Byczuchu. Kurde. Co u byka? Byczuli. Przepiękne. Jezu, bo się zawsze domagają byczuli się, żebym powiedziała. Każdy znak jest przepiękny, ale byczuliś jest przepiękny. No. Byczuliś pokazuje, że obroni swój status przepiękności w ten weekend również. No. Czy wy macie się przed czymś bronić w ten weekend? Czy macie coś bezpiecznie zrobić? Na przykład wyjazd macie? Zrobicie go bezpiecznie. Jest pokazana jakaś ochrona. Jaka ochrona może być w ten weekend? Ochrona czego? Ochrona samochodu? Co? Jaka ochrona albo alarm? Ochrona, alarm, ochrona, obrona, ochrona. Ochrona czego? Ochroni się ktoś albo ktoś kogoś ochroni. Nie wiem gdzie i po co. Coś związane z jakąś być może... Jezus Maria, jak to się nazywa? Transportem. Z transportem albo z wycieczką, albo z autem. I bezpiecznie wszystko jest pokazane. Bezpiecznie. Jak ktoś gdzieś jedzie, no to bezpiecznie. I odetchnięcie z ulgą. Być może wydawanie pieniędzy bez żalu, jeżeli ktoś gdzieś jedzie na jakąś wycieczkę i musi wydać pieniądze. Bez żalu. Jeżeli, więc to, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, jakieś wycieczki, ochrony, dziwne rzeczy. Może ktoś zakłada jakiś alarm do auta albo coś takiego. No wszystko się uda. Dobra. Dwa. Już z innej beczki. Jeżeli na przykład ktoś chce się obronić przed jakąś osobą lub sytuacją, nie wiem jaką, nie zgaduję. To może być coś takiego jak zablokuje cię na czymś tam. Zablokuje cię, bo jesteś cieciem albo cieciówką. No to zablokuje i pójdzie w swoją stronę i odpuści i machnie ręką. Ktoś, no to tyle. Ale może to jest jakaś inna obrona. Na przykład ktoś was atakuje, albo jest jakaś kłótnia, albo nie wiem. Jesteście w jakimś dziwnym gronie ludzi, gdzie są ataki energetyczne. Nic do was nie dojdzie, spokojna głowa. Miśkie. I jest pokazane, że wy idziecie swoją drogą. Wy macie kierunek i to jest dobry kierunek. I jest pokazane odpuszczenie, wypuszczenie czegoś, czego się byczuliś być może kurczowo trzymał. Nie będzie się już kurczowo trzymał, bo ma drogę jakąś do pokonania. Nową, zmiana, wyprowadzka, przeprowadzka, nie wiem, podróż albo symboliczna. To jest moja nowa droga. Ja się już niczego kurczowo nie trzymam. I ja się przed wszystkim i wszystkimi potrafię ochronić. Bardzo, bardzo pozytywna i silna energia. I pójście do przodu, tu też jest pokazane. Albo dosłownie wycieczki i wyjazdy bezpieczne. Więc pozytywne. Naprawdę pozytywna karta. Czy macie jakąś radę lub ostrzeżenie na ten weekend? Wybrać coś, nie zamyślać się, nie zamyślać, nie wiem, może za kierownicą, nie robić takiego jakiegoś zamyślania, takiego może to, może to, może tamto. Wybrać i skupić się, jest pokazane skupienie, skup się na być może kierunku, być może na tej drodze, być może na tym, żeby się ochronić, nie wiem, ale skup się i jest pokazane, żeby... I dlaczego ja mam w głowie ochronę, która... Jeżeli ktoś mnie słucha, kto pracuje w jakiejś ochronie i jest dużo ludzi,
na przykład w jakiejś galerii handlowej, na przykład, taki przykład podaję, nie? Albo gdzieś pracujecie, gdzie na przykład jest dużo ludzi i ktoś będzie w stanie, być może by czuliś, zobaczyć w tłumie człowieka podejrzanego, tak jakby to jest... Sorki, myszki. Dobra, nie, bo zgasło mi, bo ja mam, monitoruję wszystko, co się tutaj dzieje. Dobra, nieważne. I ktoś potrafiłby popatrzeć na tłum ludzi i tak jakby skoncentrować uwagę, być może to jest jakaś intuicja czyjaś, na osobie, która jest podejrzana. Tu się nic nie dzieje, bo to jest pokazane, że coś zostanie ochronione lub obronione, więc spokojnie. Nie wiem, do kogo to było. Ale słuchajcie, to jest raz. A dwa, albo już trzy, albo cztery, nie wiem, nie zamyślać się, nie bujać w obłokach i nie wymyślać 5 czy 10 różnych rzeczy naraz, tylko skupić się na czymś konkretnym. Wybierz i skup się na tym. Być może chodzi o drogę, życiową nawet, być może. Skup się. Nie pozwól sobie mydlić oczu i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo dobra energia. To byłby czuliś teraz bli. Ajajaj, bliźnięta, co się odwróciło? Oj, ktoś ma gdzieś problem z jakimś kochankiem lub kochanką, albo z jakimś romansem, albo bliźnięta same ze sobą mają problem, bo nie wiedzą, czego chcą. Ktoś gdzieś ma problem uczuciowy i w ten weekend ten problem albo cały czas jest, albo się pojawia w ten weekend. To jest jakaś karmiczna sytuacja. Jeżeli macie dość dobry związek, jakąś relację i nie martwicie się tym i nie macie jakiegoś tu problemu, to być może jakaś sytuacja się wydarzy między wami albo w waszym związku, albo w jakiejś przyjaźni nawet. To nie musi być romantyczne. W jakiejś relacji bliskiej dla was, takiej konkretnej, karmiczna sytuacja. Jakaś karmiczna sytuacja, coś takiego, co nawet być może kogoś ze złości, co normalnie nie powinno, ale ktoś będzie miał jeszcze tutaj energię karmiczną nałożoną na to i się jeszcze bardziej zdenerwuje. Może być. Może być też tak, że ktoś nie bardzo może się otrząsnąć po zerwaniu, albo że ktoś być może myśli o tym, żeby zerwać. Ale to mi wypadło, więc to jest tak trochę na poboczu. Już wam biorę jeszcze kartę. Podróż, odchodzenie, pozostawianie czegoś, bo to jest ulga. Zostawiam to i mam ulgę. Zostawiam to, nie biorę na siebie odpowiedzialności. Zostawiam to, bo to był... Jezu, nie mogę powiedzieć. Bo to był jakiś ciężar. Zostawiam, zrzucam z siebie ten stres. Zrzucam z siebie ten ciężar. Zostawiam, wyjeżdżam, przeprowadzam się, wyprowadzam się. Pokonuję drogę albo symbolicznie zostawiam coś, co było dla mnie niezbyt dobre, być może karmiczne. To mogą być nawet problemy finansowe. To nawet nie muszą być problemy w relacji. Zostawiam, to mam dosyć. Chcę już rozwiązać swoje... No, ja wiem, kto to jest. To jest bliźnięto, które oglądało mojego misia o przyciąganiu pieniędzy i powiedziało sobie, dosyć tego, dosyć mojej biedy, dosyć moich problemów finansowych, zostawiam to i teraz będę mieć ulgę. Czuję ulgę, bo wiem, że posłuchałam Ewusi i teraz będę mieć tyle pieniędzy w moim życiu. I jeszcze obejrzałam Ewusi medytację i będę mieć tyle pieniędzy w moim życiu. Jeżeli nie chodzi o pieniądze, to chodzi o jakąś sytuację, która zostaje pozostawiona. Albo chodzi o podróże. Podróże z lekkością i z ulgą. Jest ulga pokazana przy tym i zrzucenie ciężaru. Zrzucenie ciężaru. I zrzucenie odpowiedzialności. I poczucie, że już nie ma stresu. Nie ma ciężaru, nie ma stresu. No. No. Czy macie jakąś radę na to? Jeżeli macie stały związek poważny, skupcie się na nim. Jeżeli macie dobrą pracę lub biznes, skupcie się na tym. Na pewno skupcie się na czymś bardzo stabilnym, a w swoim życiu być może na tym właśnie, żeby przyciągnąć pieniądze. Ale jeżeli nie macie na razie nic bardzo, bardzo stabilnego, być może chodzi o to, żeby iść i wtedy to jest ta droga. Porzucam wszystko to, co mi nie służyło. Niefajne związki, brak pieniędzy, głupią pracę czy cokolwiek. Porzucam i idę w stronę króla monet, bo zasługuję na więcej. I idę w stronę króla monet. Czyli idę w stronę większej stabilizacji, większego sukcesu, większych pieniędzy lub lepszego związku.
A jeżeli ktoś już ma jedną z tych rzeczy albo wszystkie, należy się na tym skupić i przypilnować tego w ten weekend. Albo porozmawiać z jakimś z bardzo ustatkowanym, poważnym, być może majętnym, opiekuńczym facetem. Albo z jakąś głową rodu czy czego? Jaka głowa? Głowa czego? Nie wiem. Senior rodu? Psz, nie wiem, co to jest. Dobra. To były bliźnięta, teraz raczulisiu, przepięknisiu, koniec czekania, koniec marnowania czasu. No chyba, że wybierzecie inaczej, to nie wybierzecie inaczej, dobrze robicie. Myślałam, ja już miałam mówić, no chyba, że wy weźmiecie, podejmiecie decyzję, żeby marnować czas. No to wtedy Wam powiem, oj, marnujecie czas, ale nie. Koniec czekania, idziemy w nowe. O, kochani, jeżeli ktoś pisze jakąś pracę, na przykład, nie wiem, magisterską czy jakąś, nieważne, jakąś naukową, albo jeżeli ktoś ma jakieś nie ma chyba teraz egzaminów, co my mamy, styczeń, no to chyba mogą być, nie, jakieś egzaminy. Okej, wszystko związane z nauką, ze studiami, z pisaniem pracy, to jest raz, lub z jakimś projektem w pracy, albo z jakimś dokumentem, dokumentami, załatwianiem dokumentów, ewentualnie z jakiś zakup ważny. Wszystko, co jest związane z takimi namacalnymi sprawami majątkowymi, finansowymi, pracowymi, naukowymi, czas się kończy. Zrób to, zacznij to, osiągnij to. Nie wiem, oddaj pracę, napisz pracę, zakończ projekt, skończ pisać książkę. Nie wiem, kup ten dom, kup ten samochód. Słuchajcie, złóż te papiery w końcu. Nie wiem, jakie papiery, gdzie, no ale... I jest pokazane i będziesz mieć ulgę. To jest Wasza ulga. Jest, mam i mam ulgę. To jest tak, jakby Was karty wzywały, wystarczy, już się czas kończy. Należy to zrobić. A jeżeli to jest coś od Was niezależne, coś na co Wy czekacie, to być może to przyjdzie. Albo już przyszło, albo przyjdzie w weekend, albo przyjdzie zaraz po weekendzie. Bardzo ważna wiadomość, dokument, coś bardzo ważnego. I Wy macie w związku z tym ulgę. Więc to jest bardzo fajne. Nowy początek, nowe życie, coś nowego. To zapowiada nową drogę, nowy rozdział. No. Tak, smoki przecudowne. Macie się jeszcze poświęcić, żeby to być... Jeżeli to jeszcze nie jest osiągnięte i musicie włożyć pracę i przestać marnować czas, to jest pokazane, poświęć się jeszcze teraz, przez te ostatnie jakieś tam dni, tygodnie czy miesiące, żeby to mieć, żeby mieć ulgę. Jak się teraz poświęcisz, to za chwilę będziesz mieć ulgę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli to jest związane z jakimś dogadywaniem się, podejmowaniem decyzji lub kompromisem, należy to również zrobić. Niektórzy muszą iść na kompromis sami ze sobą. Muszę z tego zrezygnować, żeby osiągnąć to. A to może wyrzucę z tej mojej pracy, na przykład tam, nie wiem, jakiejś licencjackiej czy magisterskiej, to może wyrzucę, a to dodam, a z tego zrezygnuję, bo to już mogę nie zdążyć, ale za to zrobię to. Trzeba iść na kompromisy. Ci, którym na przykład brakuje czasu, żeby wszystko zrobić. Albo iść na kompromis z człowiekiem, albo mówię, spędzić jeszcze trochę czasu, żeby się poświęcić, żeby potem mieć ulgę. Tak. Lwiątko. Lwiątko, bombę. Lądko. No co tam w ten weekend, smoki przecudowne? No co tam? Komuś się nie chce. Albo ktoś nie może zrobić obczajki. Albo się komuś nie chce uczyć czegoś, albo ktoś nie może czegoś rozwiązać, jakiegoś równania. Coś nie tak z jakimś wyjazdem? Czekajcie. A, wypadła karta braku zmartwienia. Może się nic nie będzie działo. Coś nie tak... Słuchajcie, mogłoby się coś albo zepsuć w samochodzie, albo trzeba coś naprawić, albo trzeba coś doglądnąć w samochodzie,
albo zabraknie jakiejś benzyny i wtedy trzeba będzie, nie wiem, coś zmienić, jakiś plan czy coś takiego. Jeżeli macie jakiekolwiek wyjazdy, jakiekolwiek, albo wyjedziecie, albo gdzieś fruniecie, albo cokolwiek, jakiś wyjazd, w sensie przemieszczamy się. Po pierwsze, żeby wszystko w aucie było, benzyny, oleje, piąte koło uwozu, nie wiem co tam jeszcze, wszystko, żebyście mieli, sprawdźcie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, dokumenty, żeby nie zapomnieć, żeby pamiętać o wszelkich dokumentach, zwłaszcza jak gdzieś jedzie na przykład za granicę, jakieś tam bilety, nie bilety i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. Ale co jeszcze Wam powiedzieć? Jakaś sprawa nie posuwa się do przodu, bo nie może się ktoś czegoś nauczyć, albo nie chce ktoś czegoś naprawiać. Naprawiać coś jest nienaprawione. Albo ktoś nie chce już tego rozwijać. Dwie karty braku rozwoju. Nie, ja tej sprawy nie chcę już rozwijać. Ja tej sprawy nie będę ciągnąć. I wtedy rozdrożę, podjęłam decyzję, czy podjąłem decyzję. Nie będę dalej szła w to coś. Nie wiem co, nie zgaduję. To może być na przykład coś takiego, że ktoś zdecyduje, kurde, ta moja relacja w ogóle się nie posuwa do przodu. A jeżeli byliśmy w poważniejszej i mieliśmy naprawiać, tu nie ma żadnego naprawiania. To jest coś takiego. To jest tak, jakby ktoś sobie uświadomił, że nie ma naprawiania, nie ma lekcji, nie ma nauki, nie ma uczenia się na błędach, nie ma wspólnej drogi, wspólnego kierunku i w ogóle nie wiadomo, czy jest cel. Nie ma sensu. I wtedy lwiątko pokazuje, pieprze, pójdę inną drogą. Muszę zdecydować. No. Albo chodzi o jakieś inne rzeczy. To nawet może być osoba, która jest na jakichś studiach i nie chce się jej uczyć, albo nie chce, albo chce zmienić kierunek. Zmiana kierunku. Zmiana kierunku. Dobra, to będzie dla mnie, bo się do miasta wybieram w niedzielę, bo muszę dziecko gdzieś zawieźć. Może być korek z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego, może być nagle jakiś koncert i wy nie wiecie. Jest, muszę sprawdzić. A patrzcie, jakie jaja, to jest możliwe. O, już raz tak było, takie same mi karty wyszły i potem żeśmy wracali 2 godziny zamiast 20 minut. Słuchajcie, bo były pozamykane drogi, bo był jakiś bieg, o właśnie. Sorry, że prywata. Ale kochani, być może trzeba będzie wybrać inną drogę. Może być tak, że jakaś droga będzie zamknięta, albo że będzie właśnie jakiś korek, albo że będzie jakieś burdello związane z czymś, więc dobrze obczaić wcześniej, nie wiem, poczytać, czy to na internecie, czy gdzie to można poczytać, dowiedzieć się, włączyć radio, albo się po prostu dowiedzieć dokładny kierunek, żebyście znali, ewentualnie jakąś drogę alternatywną mieć obczajoną. Obczajona droga alternatywna. Oczywiście nie musi chodzić o samochód, może chodzić o jakieś inne rzeczy. Obczaj drogę alternatywną lub rozważ drogę alternatywną. Również jeżeli chodzi o pisanie jakiejś pracy naukowej, o rozwój biznesu, o sprawy finansowe. Obczaj drogę alternatywną. Jeżeli ta nie idzie, obczaj drogę alternatywną. Jeżeli ta ci tą drogą się coś nie da zrobić. No, tak. Tak, misiaczki. Kochani, podejmij decyzję. Taka jest rada. Podejmij dobrą decyzję. Wyjdź z niewiedzy i podejmij decyzję. Jest pokazana decyzja podejmowana, a Wy macie radę podejmij decyzję, więc nie wiem, po co jest ta rada. Ale chodzi o to, żeby ta decyzja była podjęta taka... Jak to się mówi? Żebyście byli doinformowani, zanim podejmiecie tą decyzję. Ale nie siedźcie na rozdrożu. Nie siedźcie na rozdrożu. Dobra. Strasznie takie dziwne czytanie dla Was. A gdzie rozrywka? Co to w ogóle było? No ale tak. Pamiętajcie, w tych czytaniach weekendowych wychodzą najważniejsze rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. A to, że ktoś sobie pójdzie gdzieś tam i będzie miał rozrywkę, może nie wyjść, nie? Panna być może siedzi z dzieckiem lub dba o dziecko w ten weekend. Albo jest w ciąży, albo ma malutkie dziecko. Dziecko, co jest z dzieckiem lub z malutkim dzieckiem.
nawet w porywach dziecko jeszcze nienarodzone i podejmowanie jakichś decyzji związanych z narodzeniem dziecka, z narodzinami, z przyjściem na świat. Jakie decyzje? Ktoś robi obczajkę, jak dziecko ma przyjść na świat. Wiem, że do nikogo. Wiem, że jedna osoba być może tego słucha i mówi, o, to ja. Bo to było za bardzo specyficzne. Dobra. Ogólnie. Odzywa się do Was człowiek. Ja nawet nie wiem, czy będzie przepraszał. Albo może Wy musicie ich przeprosić. Nie wiem, ktoś kogoś musi być może przeprosić. Ja nawet nie wiem, co ten człowiek ma do zaproponowania, bo na pewno nie nowe życie, na pewno nie nowy rozdział i na pewno nie przemianę. Przemiana. Niedojrzały człowiek. Nie wiem, kto nie zgaduje. Taki dzidziek bez rozumu. Znaczy, może rozum ma w sensie inteligencję, ale rozum taki emocjonalny, inteligencję emocjonalną, czy jakąś uczciwość, zrozumienie swoich błędów, próbę, czy chęć naprawienia, czyli zadośćuczynienie. Zawsze to, co mówię, jeżeli ktoś przychodzi, przeprasza, chce naprawiać, budować od nowa, musi być zadośćuczynienie. W przeciwnym razie, jak to ma iść? Musi być zmiana, musi być zrozumienie czegoś. Nie ma. A jeżeli ktoś na przykład jest w sytuacji, w której zastanawia się nad rozwodem, rozstaniem, albo nad jakąkolwiek inną sytuacją ważną, urzędową lub taką sytuacją, która zmienia życie, nie ma tego, nie ma tej decyzji, nie ma tej sprawy, nie ma tej rzeczy. Jeżeli ktoś czekał na wyznaczenie sprawy rozwodowej, nie wiem, może nie będzie wyznaczona jeszcze data, albo będzie zmiana, albo coś nie pójdzie. Sprawy urzędowe, prawne albo ważne decyzje, które zmieniają życie. Ktoś tak chce, gada, ale koniec końców nie zmienia. Nie podejmuje decyzji. Nie zmienia karmy swojej. Nie kończy złej, nie zaczyna dobrej. Dlaczego? Nie wiem. Chyba z własnej woli tak ktoś robi. Jeżeli Wy tego nie robicie, tylko człowiek, ale przyłazi do Was i coś kłapie, trzeba się zastanowić, czy warto przyjmować. Tyle. Tyle! A jeżeli to Wy powinniście podjąć decyzję, powinniście zacząć nowy rozdział w życiu, całkowicie nowy. Miśki, już kurde czas! Już czas. Wbijcie sobie do głowy słowa już czas! Dobra? No. To tyle. Naprawdę, na własne życzenie brak nowego początku albo próba wejścia w coś, co nie będzie inne. To nie będzie nowe życie, to tu nie będzie naprawiania, poprawy. To jest cały czas ta sama karma. Trzeba coś będzie, kochani, przemyśleć. Przemyśleć. Rada dla Was, podejmij decyzję. To samo, co powiedziałam Lwu przed chwilą. Podejmij w końcu miśki wrzuciłam, dobra, nie wiem, czy wczoraj, nieważne, tam wczoraj albo przedwczoraj, jest w każdym razie na kanale, short, taki krótki filmik, co trwa minutkę albo nawet mniej, na temat podejmowania decyzji. Tytuł tego filmu, no zresztą dwa tylko shorty wrzuciłam wczoraj, albo przedwczoraj, już nie pamiętam, chyba przedwczoraj. Dwa tylko wrzuciłam, no to jeden to jest kawałek tej opowieści dla najodważniejszych, z tej takiej, no dobra, nieważne. A drugi, ten, gdzie jest moja gęba pokazana i gadam, to jest właśnie to, o czym ja mówię. Nie ma decyzji, nie ma decyzji. Wiemy, że mamy coś zrobić, wiemy, że mamy coś zrobić. Miśki, kurde. Ile razy ja mam mówić, że nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy mieć świadomość, trzeba jeszcze podjąć decyzję. No oczywiście za decyzją później musi iść ruch, ale no tu na razie nie ma decyzji. No to podejmij decyzję. Rada na ten weekend, podejmij dobrą decyzję albo poczekaj na czyjąś decyzję. Być może wyczekacie na czyjąś decyzję. No to trzeba poczekać. No. No, takie buty. Takie buty. Misiaczki, przecudowniaczki. Dobra. Waga. Wagusiu, przepiękna. Wagusiu, przepiękna.
Otworzysz oczy i zaczniesz kombinować. Wagusia otworzy oczy. Wagusiu! Wagusiu! No! My się znamy! Kurde! Kochani, dobra. Jeżeli znacie osobę spod znaku ryb, coś ze zdrowiem ryb, albo coś ze zdrowiem emocjonalnym, ktoś albo się kimś martwi, dobra, albo ryby was martwią, jeżeli znacie osobę, bo dwie karty mówią o osobie spod znaku ryb, ja muszę powiedzieć to na boku, a potem powiem ogólnie. Jak nie znacie, to poczekajcie, zaraz będzie ogólnie. Jeżeli ktoś zna ryby, zwróćcie uwagę na osobę, albo jest chora i trzeba szukać, gdzie jest problem. Albo ma problemy jakieś, jak nie z piciem, to z depresją, z emocjami, z jakimś rozczarowaniem. Coś tu jest nie tak. Emocjonalnie lub zdrowotnie. Emocjonalnie lub zdrowotnie. Albo miłościowo. Brak miłości, wycofanie, zamknięcie. Ale jeżeli możliwe jest, że osoba może być chora, to najpierw szukać w sprawach zdrowotnych. Najpierw tam pogrzebać. Trzeba zacząć rozważać. Trzeba zacząć szukać przyczyny problemu. Ok? No, ja mam nadzieję, że się rozumiemy. Tyle. A teraz ogólnie. Jest pokazane, że w ten weekend coś może wyjść na jaw. Ktoś otworzy oczy, zobaczy coś, uświadomi sobie albo się mu przyśni. Może się wam przyśnić. Jezu. Ale to czasami tak człowiek, jak tak nie wie, nie? Tak czasami człowiek nie wie. Może się wam przyśnić. I w związku z tym otworzeniem oczu i ocknięciem się lub otrzymaniem informacji z podświadomości, wy zaczynacie rozważać różne opcje. Może być tak, że tutaj jest sytuacja taka, że człowieku, patrzę na ciebie, jesteś moim partnerem, partnerką, przyjacielem, kim z rodziny, patrzę na ciebie, Jezusicku, co ty robisz w ogóle? Ja nie wiem, czy ja chcę z tobą jeszcze w ogóle rozmawiać. Ja nie wiem, czy ja chcę z tobą dalej mieć kontakt. Ja nie wiem, czy ja nie chcę zerwać z tobą. Może to być coś takiego. Ale to może być jakaś inna sprawa, jakaś rozczarowująca sprawa. Coś takiego, że ktoś otwiera oczy i mówi, o cholera, oj, to teraz się muszę zastanowić. Muszę poszukać innych opcji. Dlatego, że ta opcja nie daje mi szczęścia. Ja tego nie czuję. Nie daje mi to szczęścia. Oczywiście, jeżeli waga martwi się o swoje zdrowie, to zacząć robić obczajkę, gdzie jest błąd popełniany. Może być w diecie jak najbardziej, albo w sprawach hormonalnych, ale nie musi. Tutaj udajcie się do kogoś, kto się na tym zna, a nie do baby, co robi kartę. Nawet nie do psychologa zdrowia, którym jestem. Tylko do rzeczywiście osoby, która wam gdzieś tam jakieś porobi, być może badania. Jeżeli się ktoś martwi o zdrowie, bo jeżeli nie, to kochani, to naprawdę nie jest do was. Ale otworzenie oczu. Jeżeli wy będziecie mieli ważny sen, znaczy okej, jakikolwiek sen, który będziecie pamiętać w ten weekend, najbliższe dni, dobra? Weźcie, zapiszcie ten sen. I jeżeli tam jest jakieś ostrzeżenie, należy powiedzieć komuś, nie wiem komu, o tym ostrzeżeniu. No. I należy się zastanowić. Jest pokazane, zastanawiam się, co dalej. Jest tutaj nawet zasugerowane, że jakaś osoba w ten weekend będzie się zastanawiała, czy przyjąć czyjeś zaproszenie, albo czy iść na imprezę, bo na imprezie trzeba, ale się pije, a osoba nie ma ochoty już pić. Albo nie ma ochoty, bo za dużo pije ogólnie, albo nie ma ochoty, dlatego że na przykład akurat nie ma ochoty. I ktoś mówi, a nie wiem, czy iść na tą imprezę, nie wiem, czy iść na to coś tam, jakieś karnawałowe, bo tam wszyscy będą pili, a ja nie chcę, ja chcę być zdrowa, zdrowy, czy cokolwiek. To może być taka błaha sprawa, bo ja tak mówiłam o takich ważnych sprawach, a to może być taka błahostka, o nie wiem, czy idę na tą imprezę, tam wszyscy będą pijani, a ja to tak nie mam nawet ochoty. To może być coś takiego. I tyle. I nic więcej nie powiem wtedy. Może być też tak, że ktoś się bardzo boi o swoje zdrowie. Po prostu się boi. Ja nie wiem, czy jest chory, czy nie. Ja mam pokazane, że się martwi lub boi. I że może być lekko wycofany ten człowiek. Jest pokazane, żeby sprawdzić, ale to się odwróciło. Jest pokazane, żeby posłuchać intuicji. Intuicja może wam coś podpowiadać ten weekend. Naprawdę.
Kochani, to znaczy, no ciekawe, bo jeżeli byście się zastanawiali, czy przyjąć czyjeś zaproszenie, to ja mam pokazane, żeby spotkać się z przyjaciółmi. Musicie, słuchajcie, posłuchajcie tego psychoterapeuty, jak on, nie pamiętam, Jezu, przepraszam, że nie pamiętam, Rutkowski na nazwisko chyba ma. On zawsze mówi o alkoholu, o niepiciu, znaczy, no w sensie o alkoholu w złym tym. Nie ma czegoś takiego, że idziecie na imprezę i że musicie tak samo funkcjonować jak wszyscy inni. Najwyżej wyjdziecie wcześniej, jeżeli oni tam już będą wszyscy leżeć pod stołami, to wyjdziecie sobie wcześniej. Ale naprawdę można pójść, spotkać się z rodziną lub przyjaciółmi i nie pić. Można powiedzieć coś takiego. Jeżeli nawet usłyszycie od ludzi, o ty jakiś tam nudny jesteś, nudna, coś tam, co. No, no dzisiaj tak mam. Nie musicie się z tego tłumaczyć, rany boskie, miśki. Albo w ogóle powiedzieć, nie, ja nie piję, dziękuję. Nie będę was, rany boskie, instruować, jak odmawiać. Chodzi mi o to, że ja mam pokazane, że ktoś się martwi, czy iść na imprezę i być może chodzi o alkohol lub coś takiego, a tu jest pokazane, spotkaj się z jakimiś ludźmi, wyjdź do ludzi. Ewentualnie jest pokazane, żeby poradzić się kogoś. No to jeżeli mówiłam o zdrowiu, poradzić się kogoś. Spotkaj się z ludźmi, z rodziną, idź na przyjęcie, idź na jakieś tam spotkanie, a być może wy pójdziecie sami, bez partnera lub partnerki, bo oni nie chcą. No to jest pokazane, idź, nie wiem, może ktoś po prostu nie chce iść z wami, a wy i tak macie iść, może to jest coś takiego. Ale jeżeli chodzi o problemy ze zdrowiem, jest też jakaś osoba, którą znacie, która może was tutaj wesprzeć i coś wam doradzić. No już nie zgaduję, kto to jest dokładnie. Może to jest profesjonalista, a może to jest ktoś inny. Ale wsparcie, szukaj wsparcia u innych ludzi. Jest rada dla Wagusi. Skorpioneczku przecudowne. Skorpionek. Jeżeli jest jakaś osoba, ja nawet nie wiem. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja nie zgaduję, czy to jest romantyczne, bo to może być ktoś z rodziny, to może być koleżanka, ale również to może być niesnasek lub problem zawodowy. To tak naprawdę między Bogiem a prawdą to może być, kurde, wszystko. Jakaś sprawa, która albo spędzała wam kiedyś sens powiek, albo była jakaś nieprzyjemna, kiedyś, albo sprawa, która w przeszłości wymagała waszej decyzji. Wraca to w ten weekend, i wy macie znowu mętlik w głowie. Jeżeli na przykład wraca wracacz, albo jakaś sytuacja nieprzyjemna z jakąś osobą, na przykład z pracy, czy z jakąś koleżanką, czy z kimś takim, albo z kimś z rodziny, zwłaszcza matka lub teściowa to mogłaby być. Jeżeli to jest ktoś z rodziny, to matka lub teściowa raczej niż kto inny, ale dobra, wy wiecie lepiej, kogo macie. Może też być wodnik, ale nie musi. Więc jeżeli taka sprawa by gdzieś u kogoś była nieprzyjemna, jakaś niefajna, albo coś, co się zakończyło i teraz wraca, to miesza wam to w głowie, jest pokazane, że wy nie wiecie, jak się zachować, nie wiecie, co macie powiedzieć tej osobie, nie wiecie, czy macie przyjąć, czy nie przyjmować, czy się kłócić, czy się nie kłócić, czy się bronić, czy się nie bronić, albo nie ma żadnej dziwnej osoby, ale jest jakaś sytuacja, być może emocjonalna. I wraca wam to, tak wewnętrznie, to nawet nie musi, że człowiek staje w drzwiach, ale wraca wam to gdzieś wewnętrznie, czujecie, myślicie, a co jeśli podjęłam złą decyzję? Może ją zmienię, może powinnam zmienić decyzję. To jest dla tych, do których coś wraca, co już odeszło. Jeżeli natomiast mamy sobie skorpiona, który siedzi w jakiejś sytuacji niekorzystnej, nie zgaduję jakiej, może związkowej, może innej, to jest pokazane, że nie odchodzi ktoś z tej sytuacji, bo nie umie podjąć decyzji. Nie umie podjąć decyzji i nie odchodzi, nie zostawia, nie porzuca, siedzi, ale żeby był zadowolony, to nie powiem. Nie wiem kto, wy, oni, kto, nie wiem, nie zgaduję, kto to może być, ale coś takiego tu jest pokazane. No, także misiaczki, naprawdę. Naprawdę. Zaraz zobaczymy, jaka będzie rada na to. No jednak nie. Jednak odejdziecie. Jednak porzucicie chyba. Zaraz wam powiem jeszcze jeden przekaz na podróż. Zaraz wam powiem jeszcze przekaz na podróż.
Kochani, trzeba się będzie bardzo dobrze zastanowić. Dobra, skończę to, co mówiłam, a potem Wam powiem jeszcze inny przekaz na podróż, bo jest i muszę powiedzieć. Więc jeżeli jest jakaś cofka, jest jakiś powrót, albo jest nawet takie rozważanie odchodzić, nie odchodzić, odchodzić, nie odchodzić, to jest pokazane, że musicie podjąć decyzję, bo jesteście zawieszeni pomiędzy odchodzę, nie odchodzę, wracam, nie wracam, przyjmę z powrotem, nie przyjmę. Zawieszeni. Karta rada mówi wejdź w głąb siebie, w głąb siebie, dokonaj introspekcji, zapytaj siebie, co czujesz, schowaj się w jaskini i przemyśl to dobrze, albo idź na terapię, bo potrzebujesz klarowności, potrzebujesz na terapię albo do jakiegoś doradcy, coacha, nieważne, do kogoś, kto Ci wyklaruje w głowie coś, pomoże Ci wyklarować, pomoże Ci, naprowadzi Cię na jakieś tam tory, więc idź do osoby, która pomaga, jeżeli sam nie potrafisz podjąć decyzji. Ktoś się miota pomiędzy. Wydaje się, że odejście lub porzucenie no, mogłoby być lepszą decyzją, ale się nie upieram. Jeżeli ktoś chce jeszcze coś ratować, leczyć, no to tak. Ale, jeżeli jeszcze ostatnie zdanie i będziemy robić strzelczyka. Jeżeli jest coś a propos podróży, ktoś się zastanawia, jechać, nie jechać, pewnie bym pojechała, ale jest pokazane, że jak ktoś się rzeczywiście gdzieś wybiera, to zapomni czegoś albo coś źle zorganizuje i będzie musiał wrócić. Dlatego weźcie, bardzo uważnie przejrzyjcie wszystkie dokumenty, pieniądze, być może paszporty, ubrania, jakieś kosmetyki, nie wiem co tam pakujecie. Jeżeli jedziecie do kogoś i chcecie im coś zawieźć, zróbcie naprawdę, jak dzisiaj macie w głowie, co chcecie mieć ze sobą w tej podróży, to zapiszcie to dzisiaj na kartce, a później przed wyjazdem sprawdźcie, bo Wy możecie czegoś zapomnieć i będziecie się musieli wrócić. I potem pojedziecie znowu, ale no stracicie na tym trochę czasu. Więc takie coś jest pokazane, tak jakby ktoś zgubił głowę. I o, zapomniałam, o kurde, muszę się wracać. No to jest coś na takiej zasadzie. Dlatego uważnie, na spokojnie, lepiej wyjść troszeczkę później z domu, niż się później po godzinie drogi wracać. Wiecie, o co mi chodzi? No, wiemy. Nie mówiąc o tym, nie wydaje mi się, żeby Wam to przeszkodziło w pojechaniu. Także powinniście zdążyć, nawet jakbyście się musieli wracać, ale lepiej się nie wracać. A jeżeli to jest problem z podjęciem jakiejś decyzji, jakiejkolwiek, nawet i zawodowej, odchodzić, nie odchodzić, zostać, nie zostać, zmieniać życie, nie zmieniać, przeprowadzać się gdzieś, nie przeprowadzać. Kochani, jeżeli nie umiecie sami podjąć decyzji, jest jakiś doradca albo osoba spod znaku panny, jeżeli ktoś zna, albo jakiś doradca, terapeuta, psycholog, coach, nie wiem, lekarz, nie wiem, cokolwiek, starszy człowiek z rodziny, mądra osoba, która Wam może doradzić, pomóc, albo Wy naprawdę na spokojnie do jaskini schować się, przemyśleć, introspekcja, zachowanie spokoju, medytacja, na spokojnie. Podejmijcie dojrzałą, mądrą decyzję, dojrzałą. No chyba, że jeszcze ktoś kombinuje, żeby iść na terapię na przykład z partnerem, partnerką. No karta terapii jako karta rada może mówić, że tak, no spróbujcie terapii. No. Ludzie, ja zauważyłam z tego, co gadam prywatnie z ludźmi, że ludzie często myślą, że terapia na przykład małżeńska to jest po to, żeby ludzie byli dalej razem. Nie. To jest po to, żeby rozwiązali konflikt. Czasami konflikt rozwiązany jest później za pomocą rozwodu. Ale rozwiązany. Kochani, no na terapii czasami wychodzi, że no słuchajcie, naprawdę się zastanówcie nad rozwodem, bo to nie ma sensu. Jedno się męczy, drugie się męczy. Dogadajcie się po prostu. Czasami na terapii są takie takie wyjście z sytuacji. Także to nie jest po to, żeby się pogodzić. Czasami można się pogodzić, ale no czasami nie. A na pewno można przejrzeć na oczy na jakiejś terapii. Tak czy siak. No. Szczelczyku, najpiękniejszy. Za czym ty tęsknisz, szczelczyku? No i teraz mi jest też smutno, że tęsknić. Ale za kim? Za czym? Kto wam odmawia lub komu wy musicie odmówić i macie żal? Albo kto komu odmówił?
To jest tak, że Szczęczyk siedzi, nawet jakby przyszła jakaś koleżanka, czy ktoś z rodziny, partner, partnerka, ktokolwiek, nawet dziecko jakby przyszło i zaproponowałby człowiek Wam coś, chodź ze mną tu, przyjedź do mnie, zróbmy coś, zorganizujmy to, Szczęczyk. Oh, nie, będę siedzieć, będę myśleć o przeszłości, o tym, co się stało, o tym, co się wydarzyło, o tym, czego żałuję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, Szczelczyku. Oj nie, i mało tego, to jest totalnie nieszczelczykowe. Odciąć się, dać sobie spokój. Jezu, ktoś tęskni za ukochanym lub ukochaną, który wyjechał. Jeju. Albo wyjeżdża. Albo już ktoś żałuje, że gdzieś musi jechać. To może być tęsknota, to nie musi być po zerwaniu relacji. To może być po prostu tęsknota za kimś. Słuchajcie, to będzie do nikogo. To będzie do nikogo. No i kurde, to będzie... Ale ja muszę powiedzieć, jest gdzieś jakaś osoba, nie wiem jaki pci. Może być facet nawet, nie musi być baba. Znaczy kobieta, Jezusicku, no ja. Jest gdzieś jakaś osoba, która nie jedzie gdzieś, nie chce jechać, boi się jechać, nie wiem, gdzieś nie jedzie na jakieś spotkanie, odmawia, czy ktoś odmawia, albo ktoś nie wie, czy powinien, boi się, cokolwiek, jakiś tak, że tak jakby rezygnuje, ale jakby pojechał, to byłoby jakieś pojednanie i coś fajnego. Jest pokazane, że albo pojedziecie i będzie jakieś szczęście i pojednanie, albo nie pojedziecie i będziecie tego żałować. Ewentualnie, jeżeli nie chodzi o pojechanie takie w sensie geograficznym, że się przemieszczamy, to chodzi o słowo, o słowa, o kłapanie do kogoś, jakichś słów. No. Może być tak, że potrzeba powiedzieć odpowiednie słowa, a ktoś nie wie, co powiedzieć. Może być też tak, że słowa były wypowiadane wielokrotnie i ktoś w ogóle nie reaguje na to. I druga strona, która już tyle tych słów powiedziała, tyle dała tych szans, no już po prostu rezygnuje. I wychodzi na to, że ktoś do kogoś powinien pojechać albo zadzwonić, napisać, nie wiem, jakoś tak pójść z informacją o wielkiej miłości. Że jeżeli poszłaby informacja o wielkiej miłości, wielkiej, o jakichś, nie wiem, duszach płomieniowych, nie wiadomo jakich bratnich i innych tam bliźniaczych, to, że taka informacja by coś mogła zmienić. A ja nie wiem, dlaczego informacja mogłaby coś zmienić. Dlaczego sama informacja, chyba że to jest działanie jeszcze. Jadę do ciebie z pieśnią na ustach, no ewentualnie. O Jezusisku, Szczelczyku, do kogo to w ogóle jest i co to jest? Co to w ogóle jest? No tęskno. Jeżeli macie związek, relację, ktoś za kimś tęskni lub czuje się wybrakowanym, a jeżeli relacja jest ok i mieszkacie razem, ale jedno z Was miało byłego lub byłą, to tutaj jakaś cofka taka emocjonalna do kogoś przyjdzie, że nagle ktoś zacznie myśleć o kimś z przeszłości. Tyle. Albo o jakiejś przeszłości. I to może spowodować taką trochę dziurę emocjonalną w Waszej relacji dzisiaj. Ci, co mają relację. Albo ktoś wyjeżdża i ktoś tęskni. No i tyle. Nic się nie dzieje w relacji, po prostu nie ma człowieka, nie można pomacać, bo pojechał. Ale jeżeli to nie jest relacja, która, jeżeli nie są ludzie razem i właśnie tak nie wiadomo, ktoś chce, ktoś nie chce, nie może się zdecydować, ktoś tu rozpacza, żałuje, że nie wziął okazji, że nie wziął szansy, wystarczy pojechać albo napisać, albo zadzwonić i przekazać ważną informację o wielkiej miłości. Kurde, jakie to jest dramatyczne. Może do Was przyjdzie informacja o wielkiej miłości w ten weekend. Do Was może przyjść, no o to mi chodzi. Ja nie wiem, być może Wy nie możecie być z tą osobą z jakiegoś powodu. Być może nie możecie być z tą osobą z jakiegoś powodu. Jedź do... Odwiedź rodzinę. Aj. Nie mam pojęcia, o co to chodzi. Rada jest taka, żeby wyjść z domu lub odwiedzić rodzinę, odwiedzić kogoś w innym domu, ale
jest pokazane, że na razie trzeba zaakceptować, że nie ma nowego planu jakiegoś a propos domu, rodziny lub związku, bo nie może być. Słuchajcie, tu może być za dużo ludzi. Tu może być za dużo ludzi. Dopóki jest inna rodzina pomiędzy wami, na przykład ktoś ma żonę, ktoś ma męża, ktoś ma dzieci, czy coś takiego. Dopóki jest między wami jakaś rodzina, nie możecie zaplanować nowego życia. I tyle, i trudno. Ale jest pokazane, że trzeba to na razie zaakceptować. Ale jeżeli chodzi o takie jakieś inne przekazy, rady na ten weekend, wyjdź z domu, odwiedź kogoś, nie wiem, zmień plany w ogóle jest pokazane, albo zrób coś, co nie jest zaplanowane, odwiedź kogoś bez planowania, na przykład rodziców albo kogoś, odwiedź kogoś bez planowania. A jeżeli chodzi o tą bardziej dramatyczną historię, to jest pokazane, że trzeba zaakceptować, że na razie nie będzie spełnienia, bo... nie wiem, nie ma jakiegoś planu albo nie ma możliwości zrealizowania jakiegoś planu teraz, na ten moment. Miśki, o Jezusicku, sorry Szczelczyku, ale jakie dramaty. Wybierz kartę od 1 do 5 z tych kart, dobra? Od 1 do 5. Jedyneczka. Jeżeli macie więcej ludzi w głowie, możecie wybrać więcej kart. Dla każdego człowieka inna cyfra, wiadomo. Trójeczka. Czwóreczka. I piątka. Czemu nie mogę piątki wyciągnąć? No, dziwne. Jedyneczka. O, kocham Cię. Kocham Cię. Jeju. No, kocham Cię. Dwójeczka. Bycie przy Tobie jest... O Jezu. Ja nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Wiem, co to znaczy, ale nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Uzależniające. No, coś takiego, że... Intoxicating. No, sprawdźcie. Ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, żeby to było dokładnie tak. Ale, że ktoś... jest strasznie pod wpływem drugiego człowieka. Tak jakby się robił pijany i nie wiedział, co robi. No, czyli ktoś jest zachwycony drugą osobą. No, oni wami, no bo przecież to jest informacja od nich do was. Tylko bycie przy was. Wiecie, o co chodzi? Patrzą na was, widzą was, nie wiem, wąchają, gdzieś tam powąchają was, czy coś takiego. No. I przepadli. No, to jest na takiej zasadzie. Truchu. Żałuję, że to powiedziałem albo powiedziałam. Chciałabym cofnąć moje słowa. Ta osoba żałuje, że coś powiedziała i chciałaby cofnąć słowa. Czwóreczka. To była moja wina, ale Ciebie obwiniłem albo obwiniłam. Czyli zrzuciłem czy zrzuciłam winę na Ciebie, ale to była tak naprawdę moja wina. Ta osoba wie, że to była ich wina. Piąteczka, misiaczki. Wiem, że wszystko spieprzyłem. Nie wiem, co zrobili, ale wiedzą, że wszystko spieprzyli. Kochani, dobra, tyle. Trzymajcie się. Jeżeli dam radę, bo nie będę musiała czegoś załatwić jutro, czyli w piątek, to zrobię hasztaczka Świat Szczęśliwych i to może się uda na live. Znaczy, musi, to musi być live, dobra. W ogóle... to jeszcze się okaże, czy ja umiem robić live'y na tym nowym kablu. Dobra, nieważne. Albo będzie hasztaczek jutro, albo nie będzie, ale na pewno będzie tygodniówka w sobotę. To na pewno będzie, bo wiadomo, że będzie. Także misiaczki, trzymajcie się. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. A na razie buziaczki. Pozdrowanka. No i pa, pa.